Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam. W dzisiejszym odcinku przekonamy się, co nasz główny bohater dostanie na prezent na urodziny oraz czy uda nam się skończyć trzeci rozdział ze Strażników Galaktyki. Zapraszam do oglądania. Nie waż się ruszać tej gałki. Serio? Ten prezent musi być w łóżku. Teraz nie pamiętam, czy tutaj, co tu za gra planszowa? Mama już prawie ze mną wygrała. Musimy się zdecydowanie, drodzy Państwo, tutaj rozejrzeć dokładnie, ponieważ może to być przydatne do zdobycia jakichś trofeów. Nieźle się opierało to rybsko. Bez sztuczek dziadka nie dalibyśmy rady go wyciągnąć. W tej łazience chyba nas nie było jeszcze, drodzy Państwo. Staramy się to zrobić naprawdę szybko. Hej, jest id prezent, ale pierw zdjęcie sobie sprawdzimy. Rany, dobrze, że w końcu mam taką fryzurę, jaką chcę. Czasami jak bałem się spać w suterenie, babcia i dziadek pozwalali mi spać z nimi. To nie tu? O nie, nie, drodzy Państwo. Ale za nimi tęsknię. Babcia zabierała mnie w niedzielę do miasta załatwiać sprawy. Zawsze w drodze do domu wpadaliśmy do lodziarni. Nawet zimą. Nie znam się na sztuce, ale wiem, że ten obraz jest super. Babcia miała duży talent. Dobra, tutaj będziemy mieli prezent, ale jeszcze coś na szafce nocnej mamy do zwęszenia. Wiem, to wariactwo. Ale mama wierzy, że tata był kosmitą. Jest święcie przekonana. Może ma rację. Dosyć duży prezent. Może konsola. Może PS5. Czarna otchłań. A to jest twierdza królowej potworu. Przynajmniej przy wejściu. Czyli udało nam się, na jedno pytanie odpowiedzieliśmy, skończyliśmy trzeci rozdział i wchodzimy sobie płynnie w czwarty. Niezbyt ci zależy na moim powrocie. Moja skóra, mój plan. Decyduj, Peter. Takiego Clarka, to ja siedzę w klatce, paniusiu. Peter Quill to nasz przywódca. Brzemię naszej ewentualnej śmierci spadnie na jego barki. W pełni popieram plan Rocketa, który oczywiście znam, bo uważałem. Widzisz? Nawet kapitan kosmiczny kadet nie ufa swoim wygibasom. Zaraz. Jakim wygibasom? Po prostu uważam, że nie powinniśmy polegać na sprzęcie, którego nie będzie mógł nawet pomóc. Tak serio? To nie jest. Zaraz się przekonam. Namierzasz. Nawet wy sobie z nim poradzicie. Nazwa? Strażnicy Galaktyki. Pierwsze słyszę. To strażacy Galaktyki. Legitni sprzedawcy potworów. Przynajmniej dziś. Co jest w pudle? Potworne wynaturzenie z półświata i najwredniejszy wredal w tym kwadrancie. Pas. Pas? Rocket. Znaczy... To Herlak. To piekielnik z piekła jak wasza pani. Radzę dobrze przemyśleć tę decyzję. Dobra. Przechodźcie. Zanim się rozmyślę. Dzięki, koleś. Oczywiście, jeśli nie spodoba się Lady, to wyniosę w tym pudle wasze szczoty. Nie zmieścisz ich tam. Bardzo adekwatna nazwa. Ta mała bestia ma piekielne maniery. I to lubię. Ucieczka stąd nie będzie łatwa w razie wpadku. Ujdzie świetnie. Mamy zabójcego potwora i solidny plan. Okaż więcej ostrożności, Peterze Quillu. Jeśli Lady Hellbender odkryje nasz podstęp, zemści się przykładnie. Co? Mam się bać tylko dlatego, że piekielna z niej babka? Prowadzi tu przereklamowane zoo. To nie jest zoo. Królowa bestii ma armię potworów. Armia pracowników zoo? Z bronią? Nie widziałem jeszcze ujarzmionego Ortosa. Widziałem za to, jak rozdeptuje kogoś na miazgę. O nic. W najgorszym wypadku zwiejemy na Milan. Twój genialny plan to ucieczka? To zapasowy plan, który nie będzie nam potrzebny. Ale tak, przecież nie będzie nas ścigała z całą potworną paczką. Nie tyka naszego statku w lulmo. Weź przestań. Dlaczego nie zadokowaliśmy tutaj, aby uniknąć niegościnnej powierzchni? Potrzebowaliśmy czasu, żeby dopracować plan. Jest niezawodny. Lady Hellbender nie zawodzi. Gdy jej potwór zniknie, założy, że to nasza sprawka. Tak, ale nie będzie pewna. Na pewno nie na tyle, aby uganiać się za nami po galaktyce.
Wow! Spójrzcie tylko! Wybrała mnie właściwą karierę. Odpowiednio imponujące jak na wojowniczkę o poziomie Lady Hellbender. Kiedyś to będzie nasz. Ha! Nie wasz. Podejdź do tej klatki i popróć to. To miejsce jest fajne i w ogóle, ale czy zmieściłaby się tu flota strażników galaktyki? Mamy flotę? Więc dlaczego tłoczymy się na tym małym statku? Chodziło mu... Czaszka Gilarona to doprawdy bezcenne trofeum. Patrzcie. To wyjaśnia skarbiec. Bezcenne? Skarbiec? Krzanić te skradanki! Zróbmy porządny i uczciwy włas! Nie! No, dzień doberek państwu. Ale komitet powitalny. Ród, nie chodź po rokecie, w tej chwili złaść. Jeśli postanowi do was podejść, nawet nie drgnijcie. Żadnych nagłych ruchów. Jestem niczym w obliczu mojej królowej. O, szczęście tych pustych frazesów. Błagam cię o wybaczenie. A nie chciałem ci uchylić. Ja wiem, czego chciałeś. Nie jesteś pierwszym, który utrzymuje, że schwytał Tarata. Czy wątpisz w autentyczność? Jeżeli prawdą jest to, co mówisz, daj dowód. Albo licz się z konsekwencjami, jak każdy mierny naciągacz. Ja zapewniam cię, milady. Uwolnij go. Trzeba przyznać, te cutscenki w tym tytule są mega długie. Damy radę. Rocket będzie musiał się pewnie z jednym z nich zmierzyć. Ciekawa mutacja, drodzy państwo, z takiego małego, którego w plecaczek można zabrać. W rodzinie poprzedniego 10 tysięcy jednostek. Mów. Jestem Star-Lord. Drak Zniszczyciel. Znają się. Pogromca szalonego tytana we własnej osobie. I to jakiej osobie? Nie wiem jak wy, drodzy państwo, ale ja myślę, że ten plan, który mamy, nie wypali. Nie wypali w tym momencie. Zaszczyca mnie twa wizyta. Jest pani mniejsza niż się spodziewałem. Tak? Więc czego się spodziewałeś? Być może udałoby się coś z tym zrobić. Nie podejrzewam. Kto wie, niszczycielu? Mogę być całkiem skuteczna. Peterze Quillu, myślę, że ona ze mną flirtuje. To samo pomyślałem, drodzy państwo. No, jedziesz, stary. Rzuć jej komplement. Dasz radę. Może to lepiej. Ty w ogóle się nie umiesz targować. Lady Hellbender, po rozmiarach twojej broni wnoszę, że znakomita jest pani wojowniczka. Możemy się umówić na prywatny pokaz. Byłaby pani godnym przeciwnikiem. Powiedz mi, niszczycielu, co robisz na Segnarfie 9? Peterze Quillu,
Pokaż potwora. No nareszcie, Flurwa. A co to jest? To? Mam imię, paniusiu. I to mówi jak uroczo. Kom, zrób coś z tym. Ale kiedy to coś urośnie? Jak urośnie? Bo to szczeniaczek, prawda? No tak, nie próbowałbym tego, chyba że chcesz stracić palec. On gryzie mocno. Doceniam zwierzaki z silnym charakterem. Jak to się nazywa? To jest piekielnik. Nie bardzo do niego pasuje. Jakoś na pierwszy rzut oka wygląda raczej jak leśne zwierzątko. Fakt, ale to jedyny egzemplarz. Spójrz głęboko w te wściekłe śliwia szopa. Ja nie jestem żadnym szopem! A dostrzeżesz czającą się bestię. Wielką, straszną, krwiożerczą bestię. A ile chcecie za tego piekielnika? 20 000 jednostek. Dwadzieścia tysięcy? I ani grosza mniej. Ktoś już nam zaproponował 20 000. Kolekcjoner. Sto trąb, prawda? Nazywam się Starlord. Cisza. Wiem dobrze, jakie potwory skupuje kolekcjoner. Gdyby Tivan otrzymał w ofercie piekielnika, wiedziałabym to. Skoro nic nie słyszałam, jest jasne, że kłamiesz. Raczej blefuję. Zamilcz! Dla mnie ten stwór jest nic nie wart. Ty jesteś nic nie warta! Może 15 000? Wasz piekielnik nawet nie zaspokoi głodu Flerkena. Hodujesz se Flerkena? A ja jestem nic nie wart? Ja ci dam nic nie wart! Ale prześledziła nas na wyrot, drodzy państwo. Pytanie, czy mogliśmy tego uniknąć? Co ty wyprawiasz? Plan B, Queen! Plan B. I kto jest teraz potworem? Co to żuja nogę? Słyszałeś tego szakala? Ona nie zapłaciłaby za mnie 2 jednostek. Więc mamy zginął z powodu twojego urażonego piego? Uwaga! Chodzi o pieniądze! Pieniądze, których nie możemy już pobrać! Mieliśmy farta! To nie ma nic wspólnego z fartem! Się później, teraz musimy się ruszać! Gdzie moje trony? Strażnicy mają zostać spopieleni! No to co? Ona oszukuje! Nie latająca kapsuła śmierci! To nie umiera, Quill! Spróbuj czegoś innego! Wyjść! Już! Peter! Tak! Ta, nie w to! Nie lubię tego po prostu. Dobra, dalej! Spróbujmy wydostać się stąd w jednym kawałku! To jeszcze nie wszystko! Słucham? Przylecieliśmy tu po jednostki i nigdzie bez nich nie idę. Jestem grunt. Tak, wyczyścimy skarbiec, który widzieliśmy po drodze. Ty tak na serio? Nawet Petera nie ciągnie tak do samobójstwa. Nie ma czasu na kłótnie. Zbiry Hellbender pojawią się tu lada chwila. Quill ma rację. Zamknąć gęby i za mną. Nie to miał. Kolejna notateczka na temat dronów, drodzy państwo. Nic dziwnego, że jesteśmy biedni. Nie potraficie brać tego, co wasze. Jak państwo obstawiają? Niech piszą w komentarzach. Uda nam się uciec bez większych problemów?
My tu widzę, mamy czas jeszcze pozbierać materiały sobie jakieś. Surowce właściwie, które będą potrzebne nam do uleczenia. Mamy gości! No wreszcie! Czy oni coś w ogóle widzą w tych hełmach? Myślisz, że chowają pokiereszowane mordy? Mów modlitwę! Śpi smacznie! Pięknie, Peter! Hellbender pewnie nas teraz nie zatrudni! Lady Hellbender nie wybaczy tej przygany! Lady Hellbender okazuje swe względy po katapianie. Chyba właśnie z nią zerwałeś czas! Następny piekielnik pieklił się na darmo! Oby tak dalej, Frank! Wiedziałem, że będziemy sławni! Im raczej nie zależy na twoim autografie! Teraz moja kolej! Panie, to Gru, proszę państwa. Wiecie co, to takie strzelanie tutaj frajdy nie sprawdza. Pożegnam od ciebie swoją panią. Ostrze zabójczyni szybko sobie radzi z tymi herlakami. Patrzcie, ile tych hełmów! Myślisz, że chowają pokieresowane mordy? Wyrównasz nasze straty, Kryzoli. Skupmy się lepiej na wydostaniu się stąd! Toli? Nie ma litości! Może ci goście doprowadzą nas do windy! A ich zwłoki doprowadzą wroga do nas! Hellbender będzie nas szukała w najdalszych zakątkach galaktyki! Niech spróbuje! Bo ale oberwaliśmy tu. To jest już trochę za późno, co nie? Ci goście nie tracą czasu! Postaram się zabić ich szybko! No właśnie! Idź do kurwy! Który to tu rzucił? Najstraszniejsza baba! Galaktyce! Elegancki plan, nie ma co. Hej, przynajmniej nie jestem ciężarny. Bo ważysz tyle, co nic. Dobra, możemy coś tutaj ogarnąć, ale to już mamy. Na to potrzebujemy 3 punktów. Czy ktoś tu z naszych towarzyszy? Jak najbardziej. Drodzy państwo, no musimy to zrobić też, jeżeli mamy opcję. Tu nie. To tylko Rocket miał taką możliwość do... Nabijaj się ile chcesz, ale beze mnie nie pokonalibyście tych drzwi. Bez ciebie nie znaleźlibyśmy się przed nimi. Powinniśmy się ruszać. Ruszam. Lecimy, tu też mieliśmy beczkę do wysadzenia, której nie zauważyłem. Widzicie? Tam jest skarbiec. Wbijamy tam, a później, jak mówił Will, uciekamy tak, jak weszliśmy. 5000 jednostek dla piekielnika, który zabije tak zwanych strażników galaktyki! Dobra, ekipo, bierzmy się za te katastrofy po kolei! Zrób nalot! Tak, do dzieła! Uważajcie na te windy! Wytrzymałem! Jeden padł, jeszcze tylko armia! Urwij mu jeszcze łeb, Peterze Quillu! Tylko spuchudzy? A gdzie są te jej słynne potwory? Zgoda, ci przeciwnicy są bezpolowni! To Lady Hellbender powinna stracić nam czoła! Uważaj, czego sobie życzysz! Wysadzaj! Wracę do akcji, tygrysie! Dzięki, Gaboro! Lady Hellbender okazała się dobrym negocjatorem!
Nie poddałaby się na dobrym interesie, nawet gdybyś jego zepsęła! Zamrożenie najlepiej wchodzi. I zabić! Chcę dostać ich głowy! Pięknie, ale nie dostaniecie. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj na was pora. To jakieś bossy? Uważajcie na te windy! Wytrzymałem! Pokaż, co potrafisz! Okej! Musimy wesprzeć się do jej skarbca! Wielkie widzę! Jej skarbiec jest podobno mocniejszy niż jej przekonania! Następnym razem ugryźcie w język, Kroket! Bo ty nic byś nie zrobiła, gdyby to ciebie poklepała po głowie! O Jezu! Ale dobre to było, tego jeszcze nie mieliśmy! A gdzie są te jej słynne potwory? Nie zapeszaj! To może być nasza szansa na ucieczkę! Bez zapłaty nigdzie nie idziemy! Będę zimny jak lód! Gotów! Uważajcie na te windy! Nadchodzą ze wszystkich stron! Ani brumru! Flork! Mało brakowało! Za nimi! Lady Hellbender okazała się dobrym negocjatorem! Mało brakowało! Za nimi! Walczcie, tchórze! Tak, chyba wpakujemy się prosto w pułapkę. Szlak! Mówiła, że to pułapka. Niech wszyscy szukają wyjścia! Szybko! Mordercze oko powróciło. Raczej dwa. Gdy się zderzą, wybuch zrobi jedną dziurę w ścianie. Tak, ale my będziemy już martwi. Szukać wyjścia! Tutaj podłoga jest słabsza i zdaje się, że pod nami biegnie coś w rodzaju tunelu. Zaraz nas zemielą. Zróbcie coś! Pomożesz nam, Brut? Jestem. To mi wygląda na zadanie dla niszczyciela. Obrócę tę przeszkodę w prom. To nie będzie godna śmierć. Mamy się czołgać w ścieku? Chyba lepsze to niż tam porażka, drodzy państwo, nie? Dziwne macie metody okazywania wdzięczności. Nie odczuwam obecnie wdzięczności. No dobra, nikt nie jest idealny. Jedni służyli obłąkanemu tytanowi, a inni lekko zbikowali polując na niego. A niektórzy nie lubią, jak się ich nazywa bezwartościowymi. Nie jesteś bezwartościowy, Rocket. Ale dla Hellbender nie ma wartości. Za to powiedziała, że kupiłaby Groota. Groot nie jest kawałkiem drewna, którym możesz handlować. Ale pewnie masz doświadczenie w handlu żywym towarem. Pilnuj języka, bo ci go wytnę. O, cały się trzęsę. Zapominasz, kto tu ma spluwę. Jestem Groot. Groot mówi, żebyście wypchali się po grzebacze. Jestem. Do nas mówi się, żebyście się wypchali sianem. Wszyscy przeciwko mnie. Ale i tak na koniec będziecie całować mnie po łapkach. Dlaczego akurat wo? Dobra, dawajcie ten strój, drodzy państwo. A, jeden chyba ominęliśmy pod drogą. Szkoda. To zwykła woda. Tędy! Wszyscy cicho! Idziemy, odetniemy ich przy skarbcu. Super! To nie wygląda świetnie. Kolejny niezwykle prosty plan strażników galaktyki. Trzeba było sprzedać Draxa. Hellbender niemal błagała, żeby kupić noc z tym wielkim gamonem. Mój dar nie jest na sprzedaż. Szkodnik jest nam winny 12 tysięcy jednostek. 12? Odetchnijcie głęboko, bo jesteśmy na miejscu. Obiecany skarbiec. I olbrzymie zamknięte drzwi. Zostaw to mnie. Uwaga! Zasadzka! Tak! Bierzemy ich w zasadzkę! Tak! Wydostanie się stąd będzie poszmarem! Jak tylko zgarniemy jednostki, Spirit Hellbender wezmą się za nim.
Nie mogę się doczekać miny Lady i jak jej tam! Przy odrobinie szczęścia nie zobaczysz! Zaciukamy! Głupie zręby! Pięknie! Mogła okazać mi więcej szacunku! Ale z bańki dostał. Kto tam strzela? Nieźle się stawiają! Wypluwiasz na fura jednostek, naprawi wszystko! Właśnie dlatego trzeba było sprzedać gruta! To nie była moja najlepsza decyzja! Zdywać się! Może jednak uda nam się uratować tę misję! Te drzwi wciąż są zamknięte! Bang! Zwiększam swój dług, gryzoniu! Bang! Cześć! Wydostanie się stąd będzie koszmarem! Jak tylko zgarniemy jednostki, Wilk Helbender wezmą się za nim! Ile my tu tych trofeów zdobywamy? Nie nadążam czytać, ile tych trofeów tu było, drodzy państwo. Ale sporo. Zamek po tej stronie Zandaru mi się nie oprze. Każda dodatkowa minuta powiększa twój dług. Zluzuj gacie. Spoko. Ta? Nie. Dobra, lecimy. Zdania się geniusza. Piekielnicy do głównego skarbca! No dobra, pośpieszę się i może się uda. Pozwoliliśmy, by zagonili nas stąd! Zastanieczne! Musimy się skupić! Jedzie, szlak! Jak ci tam idzie, Rocket? Może wydać się, wstrzącie! Jak to próbuję się rozcentrować! Ile ci to jeszcze zajmie? Tyle, ile będzie trzeba! Zapracać mi ogon! Czemu on jest tak silny? Ej, chodźcie! Potrzebujemy jakiejś przemowy motywacyjnej po raz kolejny już. Dlaczego nas wezwałeś? Akurat mi idzie tam świetnie. Mnie także zabójcie. To to nam idzie źle? Może nie chcę, żebyś mi przeszkadzała. Jestem tu. A może chcę, żebyś zrobił sobie przerwę i przyjrzał się zawodowcom? Spokojnie, wyluzujcie. Musimy się wspierać. Nikt nie wygra tego własnymi siłami. Jestem tu. Właśnie tak. Ale jeśli połączymy siły, to nikt nas nie zatrzyma! Kto jest ze mną? Zwycięstwo jest nasze! Oj kurde, nie znów... Siły Lady Hellbender są coraz bardziej natarczywe! No cóż, zna się na chowaniu urazy! Pozwoliliśmy, by zagonili nas w to obrągłe pomieszczenie! No trzeba przestrzeni grunt! Ciągle nadchodzą nowi! Ich upór zachwyca jednocześnie frustruje. Jak długo jeszcze mam się tym zajmować? Szacunki gryzonia są na wodę. Wiem! Szybciej się już nie da! Czego jest ten zaparkany pancerz? O, chyba tak z nim nie damy rady, drodzy państwo. Kończy się wigor! Mi kończy się cierpliwość! Rzuć ten we wroga, Drax! Ktoś zaraz dostanie kosę!
Brońcie przed nimi, Roketa! Słyszeliście go? Otwierajcie ich! Siły Lady Hellbender są coraz bardziej natarczywe! Jeszcze tylko trochę! Jak długo jeszcze mam się tym zajmować? Tyle, ile zdołamy! No kurde. Rozplaskują się jak kreskówka! I hop! Mamy to, drodzy państwo. Wystarczy. Ruszać do pska, bo wam je zeżrą! Spadamy, zdecydowanie. To już pora. Trochę nudno tu, panowie. Wybaczcie, ale my musimy wracać już. Pomocy? Nie, dał radę. Widzisz, nic się... Ty! Gamora, nie zabijamy naszych! Po co? Masz to wyraźnie w kontrakcie! Ja niczego nie podpisywałem. Jestem Groot. No to pierwsza kłótnia w zespole. Ha! Mówi to najbardziej poszukiwana kobieta! I niebezpieczna! To samo. A może trochę wdzięczności? Że prawie nas zabiłeś? Że przyprowadziłem nas do najgorszego skarbca w Wielkim Obłoku Magellana? Mówiłeś, że tu jest skarb! Bo czaszka Gilarona to skarb! Skarby są coś warte! Hej! Potrzebny jest plan! Zgoda, ręce mi się już trochę zmęczyły. Dasz radę, Drax! Gamora, kryj go! My poszukamy czegoś wartego z zachodu. Groot! Nie połam się tam! Dobra, drodzy państwo, my tego wartego zachodu czegoś poszukamy w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić łapki w górę. Cześć!